kiermasz bożonarodzeniowy w gminie Pleśna. Jak widać, tłumy mieszkańców, mnóstwo atrakcji, a także stoły wypełnione smakołykami, idealnie nadającymi się na wigilijny stół. To także dużo innych atrakcji towarzyszących. Jakich? Pytamy o to wójta gminy Pleśna, Józefa Knapika. Bardzo wiele atrakcji, naprawdę panie z kół gospodyń, ci, którzy tutaj się wystawiają, przygotowali mnóstwo atrakcji, mnóstwo stroików, ozdób, baniek świątecznych, które można zawiesić na choinkę, ozdobić dom, ale można też kupić coś do zjedzenia na Wigilię, na święta i nie tylko. Zapytaliśmy także panie z koła gospodyń wiejskich, jakie smakołyki przygotowały na tegoroczną edycję kiermaszu bożonarodzeniowego. Tym razem na główne danie mamy barszczyk tradycyjnie robiony, do tego mamy kapuśniaczki z grzybkami i z kmineczkiem. Mamy piernik staropolski, taki na prawdziwym miodzie naturalnym. Ciasto leżakowało 6 tygodni wcześniej, więc naprawdę jest warty polecenia. Przełożone powidłami śliwkowymi. Mamy tradycyjnie pierogi oczywiście ruskie z kapustą i z grzybami. Ciasteczka kruche, mamy pierniczki nadziewane i krokieciki, także zapraszam. Mamy chlebki różnego rodzaju, pieczone na zakwasie, pszenno-żytnie, wieloziarniste, mieszane. Mamy paluchy, mamy też pierniczki lukrowane, ozdobione, ciasta różnego rodzaju, pakowane w paczuszkach. No i też dużo mamy stroików. Tak naprawdę produkty, bez których święta nie mogą się obejść. Tak, to typowo świąteczne produkty dzisiaj. A co pan wójt upolował na tych stoiskach? Na razie oglądam, zbieram, że tak powiem, zamówienia. Już kilka rzeczy mam odłożonych i na Wigilię, i do strojenia choinki. No przeróżny asortyment, z którego się bardzo cieszę. Tam udało się zakupić domek z piernika potężny. Troszkę jemioły, niedużo. Taki wianuszek ze świerka, świece zapachowe. Możemy oglądać mecz, skosztować świetnych produktów regionalnych, zorganizowanych, przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Miody, rękodzieło. Naprawdę warto przyjechać i czekamy z niecierpliwością na kolejną edycję za rok. Tutaj co robić, nawet strefa kibica. Tak, ponieważ dzisiaj, jak wiadomo, są finały w mundialu. Chcieliśmy również zapewnić kibicom, żeby sobie mogli równocześnie uczestniczyć w naszym jarmarku i oglądać mecz. Co skłoniło uczestników do wzięcia udziału w kiermaszu bożonarodzeniowym? Bardzo przyjemnie, dobre grzane wino, dobre jedzonko, ciepła atmosfera, więc fajnie. A coś dla dzieci? Dość, o Mikołaj, była fajna atrakcja, chłopaki tutaj byli zadowoleni. Masz trudne zadanie. Powiedz mi, czy dzieci z gminy Pleśna zasłużyły i były grzeczne? Same grzeczne dzieci. Niewiele zostało ci już. Mikołajowi się cukierki dzisiaj w ogóle nie skończy. Chciałem tutaj z dzieckiem pokazać jej troszkę atrakcji na miejscu lokalnych. Czy coś z tych stoisk zwróciło pana, przykuło pana uwagę? Stoiskami się zajmuje żona. Ja oglądam bajki. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Taki kiermasz to właśnie okazja do czego? Do spotkań towarzyskich, jak i również porządnych zakupów, ale przede wszystkim no teraz ludzie w biegu są, więc zawsze na kiermaszu można kogoś spotkać, tak, i miło pogawędzić. No na scenie dzisiaj naprawdę bogato, występy sceniczne, koncert zespołu, później zapraszamy na pleśnioków, którzy przedstawią swój program też kolędowy, ale będziemy wspólnie kolędować. Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy! Hej! Kiermasz bożonarodzeniowy to także okazja do spotkania, składania sobie świątecznych życzeń. Chciałem państwu złożyć serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych,
błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję bardzo.